Mariusz Witek zamierza odzyskać fotel burmistrza miasta i gminy Ostrzeszów. Swój start w wyborach ogłosił w mediach społecznościowych i potwierdził podczas konferencji prasowej w siedzibie cechu rzemiosł różnych. W trakcie tej ostatniej zaprezentowano także innych kandydatów z list komitetu Trzecia Droga, Polska 2050 Szymona Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe. Podczas spotkania z dziennikarzami lokalnych mediów Mariusz Witek przedstawił 10 swoich głównych założeń programowych. Pierwsze z nich dotyczy zagospodarowania wzniesienia Bałczyna na cele związane ze sportem i rekreacją. Wszyscy wiemy, że na Bełczynie jest już punkt widokowy. Swego czasu wielu mieszkańców marzyło, aby na tym miejscu, czy w tym miejscu powstało takie miejsce wypoczynku, rekreacji, a jak aura pomoże, to i może nawet wrócimy do zawodów narciarskich na tej górze. Na pewno taki ośrodek będzie służył wszystkim mieszkańcom, jak i również naszym dzieciom i młodzieży. Kolejny priorytet kandydata na burmistrza to zielona energia, a w tym kontekście także geotermia. Jak powiedział, chciałby, aby zawitała ona do każdego domu na terenie gminy. Zdecydowanie mówimy nie dla spalarni śmieci. Na dzień dzisiejszy technologia pozwala nam, aby przynajmniej nasze śmieci pozbywać się w całkiem inny sposób i również zamienić to na energię, która będzie służyć dla nas. Mariusz Witek zamierza ponadto doprowadzić do rewitalizacji Śródmieścia, jak to ujął, ożywienia rynku oraz jego okolic, a także reorganizacji strefy płatnego parkowania. Będziemy starać się, aby dla naszych mieszkańców była jedna godzina wolna w tej płatnej strefie parkowania, jak i również może czasami trzeba zastanowić się nad abonamentem przy karcie seniora, dla seniorów. Jako jeden ze swoich celów na nadchodzącą kadencję Mariusz Witek wskazuje także utworzenie miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt i aktywny udział miejscowych sołectw w programie Pięknieje Wielkopolska Wieś. W swoim programie wyborczym Mariusz Witek umieścił również realizację nowych projektów społecznych, zdrowotnych i edukacyjnych. Konferencja prasowa służyła ponadto przedstawieniu kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Ostrzeszowie. I tak w okręgu numer 1 będą to Mieczysław Mądry, numer 1 na liście, oraz Małgorzata Wichnowska, Martyna Stefańska, Tomasz Pasiak, Paweł Gruchała, Agnieszka Kinastowska, Tadeusz Łukasik i Mariusz Piaskowski. W okręgu numer 2 Tomasz Połomski, numer 1 na liście, oraz Tomasz Kajzer, Wioletta Szkopek, Michał Rybczyński, Anna Niesobska, Jolanta Szałkowska, Jakub Błoch, Natalia Mazurkiewicz i Kornelia Witek-Jerzewska. Natomiast w okręgu numer 3 Mariusz Witek, numer 1 na liście, oraz Kazimierz Jurkiewicz, Katarzyna Nowak, Dorota Dera, Andrzej Nasiadek, Jadwiga Cybulska, Konrad Jankowski, Dorota Rosada, Krzysztof Kaczorowski i Rafał Jerzewski.